Lafarge w Polsce w trosce o biznes, ludzi, planetę. Raport zrównoważonego rozwoju 2017-2018. Specyfika naszej działalności wymaga od nas szczególnej troski o środowisko naturalne oraz lokalne społeczności, w których funkcjonujemy. W trosce o planetę. Globalne wyzwania wymagają lokalnego zaangażowania, dlatego aktywnie działamy na rzecz środowiska. Dostarczamy zrównoważone rozwiązania, produkując cement, kruszywa, beton. Budujemy miasta i infrastrukturę z lokalnych materiałów. Nasz cement, kruszywa i beton wykorzystywane są do budowy dróg i wysokościowców. Czy wiecie, że beton to jeden z najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych? Ma niski ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów budowlanych i może podlegać recyklingowi w 100%. Stawiamy na recykling. Przez ostatnie 3 dekady zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla na tonę produkowanego cementu o połowę. Zastępujemy paliwa kopalne alternatywnymi pochodzącymi z odpadów. W samej Polsce przetwarzamy rocznie 400 tysięcy ton odpadów. To tak, jakby dzięki nam milionowe miasto przez rok nie produkowało śmieci. Gdyby przewieźć taką ilość paliwa pociągiem, miałby on niemal 140 km długości. Rekultywujemy tereny po kopalniach. W latach 2017-2018 oddaliśmy naturze łącznie ponad 200 hektarów gruntów, na których była wcześniej prowadzona działalność górnicza. Zasadziliśmy 6,5 tysiąca drzew. Rekultywujemy blisko 29 hektarów nieczynnego wyrobiska Radkowice pod Wolę. Skutecznie zrekultywowaliśmy 130 hektarów terenów poeksploatacyjnych żwirowni Sempulno. W trosce o planetę przetwarzamy ponad 400 tysięcy ton odpadów rocznie. Zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 50% na tonę cementu w ciągu 30 lat. Produkujemy 160 tysięcy ton paliw alternatywnych rocznie. Zrekultywowaliśmy już ponad 200 hektarów gruntów w 2 lata. A wszystko to w trosce o planetę. W trosce o ludzi. Zatrudniamy w Polsce 1500 pracowników w 50 zakładach. Nasi pracownicy i lokalne społeczności są dla nas bardzo ważni. Stawiamy na bezpieczeństwo pracowników. Zrealizowaliśmy ponad 30 tysięcy godzin szkoleń z zakresu BHP. To niemal 3,5 roku wykładów i warsztatów. Nieustannie monitorujemy bezpieczeństwo i prowadzimy rozmowy na jego temat. Czerpiemy z różnorodności, a także z doświadczenia i energii pracowników. 13% zatrudnionych ma mniej niż 30 lat, 61% to osoby w wieku od 30 do 50 lat, a 26% to osoby powyżej 50 roku życia. Ponad 1/4 pracowników Lafarge to kobiety. Kobiety zajmują ponad 25% wszystkich stanowisk kierowniczych w firmie. Jesteśmy dobrymi sąsiadami. Pracownicy naszych zakładów angażują się w działania i inicjatywy lokalne ze szkołami, instytucjami i administracją samorządową. Spotykamy się z naszymi sąsiadami i prowadzimy sesje dialogu społecznego w naszych kluczowych lokalizacjach od 2 lat. W ciągu 2 lat Fundacja Lafarge Holcim wspólnie zrealizowała aż 52 projekty, których beneficjentami było 78 tysięcy osób. Działamy tam, gdzie liczy się konkretna pomoc. Tworzymy miejsca przyjazne mieszkańcom. Wspieramy rekreację i szkolnictwo. Sulików, salonik seniora. Gliśno, przestrzeń rekreacyjna. Siedlec, przestrzeń rekreacyjna. Łabiszyn, miejsce spotkań. Małogoszcz, sadzenie drzew. Kujawy, patronat nad szkołą. Człuchów, remont gimnazjum. W trosce o ludzi przeprowadziliśmy 30 tysięcy godzin szkoleń BHP. Mamy ponad 25% kobiet na stanowiskach kierowniczych. Fundacja Lafarge Holcim wspólnie zrealizowała 52 projekty i ma 78 tysięcy beneficjentów. A wszystko to w trosce o ludzi. W trosce o biznes. Jesteśmy w Polsce od 25 lat. Nasze produkty od zawsze spełniają najwyższe standardy.
przyczyniamy się do budowy lepszych miast i lepszej infrastruktury. Byliśmy głównym dostawcą betonu wykorzystywanego do budowy warszawskiego wysokościowca Q22. Zaprojektowaliśmy parking w porcie gdańskim i wykonaliśmy go przy użyciu najnowszej technologii, jaką jest beton wałowany. Wsparliśmy przebudowę Zabrzeńskiego Stadionu, dostarczając nasz dekoracyjny beton nawierzchniowy w trzech kolorach. Pomagamy budować drogi bezpieczne i trwałe, tańsze nawet o 20%. Dostarczyliśmy łącznie 98 tysięcy metrów sześciennych naszego betonu do budowy obwodnicy Suwałk. Gwarantujemy najwyższą jakość produktów, zapewniamy doradztwo techniczne, pomagamy optymalizować czas i koszt budowy, a wszystko to w trosce o biznes. Lafarge w Polsce. W trosce o biznes, ludzi, planetę. Lafarge.